Dzień dobry, Jan Piński, witam na moim kanale. Moim i Państwa gościem jest Tomek Schweigert, wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a od kilku lat dziennikarz. Dziś, drodzy Państwo, porozmawiamy sobie o początku majątków i fortuny Kulczyków, dziś reprezentowanych przez Sebastiana i Dominikę Kulczyków, czyli dzieci zmarłego parę lat temu słynnego doktora Jana Kulczyka, nazywanego majsterstykiem od robienia interesów na styku państwa i biznesu. Od razu powiem o motywacji, która i tak zostanie wyciągnięta, gdybym ją pominął. Przegrałem proces razem z Gazetą Finansową na 40 tysięcy złotych, początkowo na 300 tysięcy złotych, za felieton, w którym pośmialiśmy się z tego, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego sprawdza, czy Jan Kulczyk żyje. To był rok 2016, wypowiadali się na ten temat sam Jarosław Gowin, wicepremier i doradca prezydenta Andrzej Zybertowicz. Dostaliśmy pogróżki, pozwów i żądania, że mamy przeprosić. I to w zasadzie na tym się mogła cała zabawa skończyć. Były też sugestie, że może być potem miło i mogą być reklamy. Natomiast nie widzieliśmy powodu, żeby przepraszać, no bo tekst był niewinny. Zresztą sprawa teraz toczy się jeszcze przed Sądem Najwyższym, jest złożona kasacja. Jeżeli zostanie odrzucona, bo na razie wykonanie wyroku w zakresie przeprosin jest wstrzymane, pieniądze musiały zostać zapłacone, natomiast sprawa trafi do Strasburga i tam jestem przekonany, że jeżeli nie w Sądzie Najwyższym, to w Strasburgu wygramy, dlatego że to jest pozew, tak zwany slap. Slap to jest takie amerykańskie określenie pozwu, którego celem jest uniemożliwienie zabierania głosu w debacie publicznej. Rodzina Kulczyków chciała po prostu zastraszyć dziennikarzy, między innymi mnie, stąd też bardzo im zależało, abym to ja przeprosił personalnie ich konkretnie pod materiałem. To nie jest tak, drodzy Państwo, że nie można przeprosić. Dziennikarz to jest taki zawód jak każdy inny, każdy się może pomylić. Natomiast w tym wypadku po prostu nie było takiej opcji, żeby to miało ręce i nogi. Sędzia, która wydała w pierwszej instancji wyrok 300 tysięcy, po prostu postąpiła absurdalnie. Już pomijam zakres wielkości Gazety Finansowej, po prostu represyjność takiego werdyktu. No, 40 tysięcy też jest kosmiczne, ale za charakterystyczne jest to, że w tym tekście, w tym po prostu wyroku nie pozwolono przeprowadzić żadnego dowodu. Po prostu jest to tylko i wyłącznie kwestia oceny tego, czy może się dziennikarz zastanawiać i informować ludzi, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego sprawdza. I teraz, drodzy Państwo, to jest śmieszne, bo w czasie, kiedy zapadał ten wyrok i była składana kasacja, Radio Z podało, że CBA sprawdzało, że czy Jan Kulczyk żyje, czyli już nie tylko ABW, ale jeszcze CBA. No oczywiście Kulczyka tutaj nie zastosowały tej taryfy, bo uznały, że widocznie z Radiem Z nie należy zaczynać. Natomiast tam tu w toku procesu dostaliśmy drugi pozew na 300 tysięcy, ponieważ dostaliśmy informację, że rodzina Kulczyków wyprowadziła się z Polski i napisaliśmy sobie tak z wielka ucieczka Kulczyków, który spowodował tym, że dali nam drugi pozew na 300 tysięcy złotych, twierdząc, że nie mieliśmy prawa ujawniać takiej informacji, że się wyprowadzili, a w ogóle, że ucieczka sugeruje, iż oni się czegoś boją i uciekają przed wymiarem sprawiedliwości. No jakiś absurd znowu. Natomiast sprawa trafiła do tej samej sędzi, więc to też jest będzie śmieszna historia. Sędzia wystawia, prowadzi jedną sprawę na rok. Drodzy Państwo, najbliższy termin jest w sierpniu 2023 roku, bo tak pasuje rodzinie Kulczyków. Natomiast teraz, wykorzystując, jakby to powiedzieć, audytorium, czyli Państwa, opowiemy Wam historię. Ja na początek zacznę od przeczytania takiego materiału.
Jeszcze jedno pytanie, no bo teraz ostatnio w prasie pokazał się materiał, ale to już nawet nie policzymy w ilu różnych mediach, że pan Sebastian Kulczyk sprzedaje ten słynny jacht. Czy to też będzie przedmiotem wielu pozwów? No bo już to może sugerować na przykład złą kondycję finansową. Zaczniemy tak. Mówimy poważnie, więc szanowni państwo, teraz po prostu przeczytam taki materiał i sobie podyskutujemy o tym, jak powstała fortuna Kulczyków. Jan Kulczyk, kiedy ja go poznałem, miałem niewiele ponad 20 lat, przekonywał wszystkich zebranych wtedy, i to widać po tych gazetach, że pochodzi z takiej rodziny, która się wszystkiego dorobiła na biznesie, na przedsiębiorczości, że tak naprawdę PRL ich tłamsił. Oczywiście dodawał kokieteryjnie, że ojciec zostawił mu, dał mu na początek drogi życiowej $1 000 000, który on pomnożył. No więc zastanówmy się, i tutaj pokażę Państwu dokumenty IPN-u, Instytutu Pamięci Narodowej. Omówimy je, one będą do obejrzenia na stronie wieści24.pl, które pokazują, że tak naprawdę rodzina Kulczyków zbiła majątek w PRL-u dzięki świetnym układom z władzą, ale po kolei. Najważniejsze to dobrze sobie wybrać rodziców. Kokieteryjnie mawiał najbogatszy Polak Jan Kulczyk. Zmarł w sierpniu 2015 roku w wieku 65 lat. Pytany o to, dzięki komu zarobił miliardy złotych. Później dodawał, że pierwszy milion dolarów dostał od ojca Henryka, który działał na niego jak drogowskaz i dlatego poszedł jego śladem. Na użytek dziennikarzy opowiadał kombatancką wersję zmagań rodziny z komunistycznym państwem. Senior rodu, Henryk Kulczyk, żył w latach 1925-2013, miał po zakończeniu II wojny światowej prowadzić interesy, które co i rusz przejmowało państwo. Po trzecim upaństwowieniu miał nie wytrzymać i wyjechać do Niemiec. Ta piękna legenda niepokornego przedsiębiorcy nie ma nic wspólnego z prawdą. Henryk Kulczyk prowadził swoje interesy przez cały okres PRL-u pod opieką komunistycznych służb specjalnych. Tak na początku budowy komunizmu w Polsce, jak i pod koniec, gdy wspólnie z synem stawali się beneficjentami transformacji ustrojowej Polskiej Republiki, Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w III RP. Kiedy Henryk Kulczyk nie wywiązał się ze swojej roli współpracownika bezpieki, prowadzący go oficerowie nie mieli skrupułów, aby rzucić mu w twarz, by pamiętał, dzięki komu zarabia pieniądze i wygodnie mu się żyje. O ojcu Jana Kulczyka, Henryku Kulczyku, mówi się dobrze albo wcale. Urodził się 26 czerwca 1925 roku w Wałdowie, wsi położonej w województwie kujawsko-pomorskim w powiecie sępoleńskim. We wniosku o dokonanie werbunku tajnego współpracownika 2 czerwca 1961 roku Henryk Kulczyk opisany jest jako kupiec, właściciel zakładu bliźniarskiego. Kandydat od 1942 roku do zakończenia wojny mieszkał w Bydgoszczy i pracował w zakładach zbrojnych w Łęgnowie w charakterze pracownika fizycznego. W charakterystyce jeszcze jest informacja, że po skończeniu szkoły średniej podjął studia na Uniwersytecie Poznańskim, ale je przerwał i przez pewien czas pracował w charakterze pracownika umysłowego w spółdzielni Dziewiarz. Zakład bieliźniarski zaczął zaś prowadzić od 1956 roku, czyli od roku od Wilży Socjalistycznej. Arcyciekawa jest wzmianka, że był rozpracowany w ramach sprawy operacyjnego sprawdzenia kryptonim Kontakt jako podejrzewany o powiązania z wywiadem zachodnio-niemieckim. Tuż obok tego zapisu znajduje się odręczny wpis, gdzie są te materiały. Zapewne jakiejś wysokiej rangi funkcjonariusza. Konkluzja prowadzonej w 1959 roku sprawy Kontakt była taka, że żadne podejrzenia o współpracę z zachodnimi służbami wobec Henryka Kulczyka się nie potwierdziły. Nie było więc żadnych przeszkód, aby spróbować go zwerbować do pracy dla komunistycznych służb. Werbunkiem Henryka Kulczyka zajmował się kapitan Zenon Jakubowski, kierownik trzeciej grupy podległej naczelnikowi drugiego wydziału Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej Służby Bezpieczeństwa w Bydgoszczy. Wniosek o zezwolenie na wykonanie werbunku TW zatwierdzono. W jego charakterystyce brakuje informacji, aby w czasie wojny był członkiem Armii Krajowej.
W 2002 roku informację taką potwierdziła Fundacja Pomorskie Archiwum AK. Podała, że Henryk Kulczyk został zaprzysiężony w październiku 1943 roku i był żołnierzem wywiadowcą do 1945 roku, czyli do rozwiązania AK. Do AK wprowadził go chorąży pseudonim Odrowąż o nieustalonym nazwisku. Służbę Kulczyka w AK potwierdziło dwóch żołnierzy Armii Krajowej w Bydgoszczy. Nie wiadomo, dlaczego fakt bycia żołnierzem AK nie znajduje się w materiałach SB na jego temat. Hipoteza, że ukryto go, aby nie tworzyć kłopotów z rejestracją jako TW, jest mało wiarygodna, bo SB bez oporów, a wręcz chętnie posługiwała się byłymi jakowcami. W 2002 roku dzięki przepisom o awansach na stopnie oficerskie osób niepodlegających służbie wojskowej Henryk Kulczyk został nominowany przez prezydenta z SLD Aleksandra Kwaśniewskiego, dobrego kolegę Jana Kulczyka, na podporucznika. W 2009 roku minister obrony w rządzie PO Bogdan Klich przyznał mu awans na porucznika. Wróćmy jednak do czasów PRL. SB, Służba Bezpieczeństwa, zabiegała o współpracę z Henrykiem Kulczykiem, bo posiadał on szerokie znajomości wśród zachodnioniemieckich handlowców oraz, co najważniejsze, zamożną rodzinę mieszkającą w Berlinie Zachodnim, która miała pomagać mu finansowo. Jako cel werbunku podano m.in. rozpracowanie osób pozostających w zainteresowaniu grupy niemieckiej. Kulczyk z uwagi na swoje możliwości rozpracowania osób interesujących bydgoskie SB miał być je tak zwaną jednostką manewrową. Jak wynika z dokumentów, była to tylko formalność, bo już wcześniej, od marca 1960 roku, Henryk Kulczyk pomagał oficerom SB i udzielał im informacji o odwiedzających Polskę obywatelach Niemiec Zachodnich. Kluczowa dla jego związków ze służbami była rozmowa 26 marca 1960 roku. Przeprowadził ją ówczesny major Władysław Pożoga, późniejszy generał i zastępca Czesława Kiszczaka, od 1 grudnia 1981 roku do 1989 roku szef służby wywiadu i kontrwywiadu MSW, czyli całej służby bezpieczeństwa, w randze wiceministra. To jedna z najbardziej wpływowych osób w strukturze bezpieki całego PRL-u, szczególnie w kluczowym momencie transformacji. Krótko mówiąc, oficer prowadzący Henryka Kulczyka rządził z wszystkimi służbami. Ze streszczenia opisu sprawy kontakt wynika, że major Pożoga, mimo że SB nie mogła potwierdzić współpracy Henryka Kulczyka z zachodnimi służbami, kazał kontynuować rozpracowanie, bo uważał, że zajmuje się on działalnością wywiadowczą. Do werbunku oficjalnie doszło 18 sierpnia 1961 roku. Kapitan Zenon Jakubowski spotkał się z Henrykiem Kulczykiem i zaproponował mu złożenie pisemnego zobowiązania o współpracy. Kulczyk zgodził się, ale zastrzegł, iż o jego zobowiązaniu nie będzie wiedział nikt poza kapitanem Jakubowskim, bał się dekonspiracji i tego, że utraciłby zaufanie swoich partnerów w interesach. Podczas spotkania Kulczyk poinformował swojego oficera prowadzącego o otrzymanych propozycjach wyjazdu. Między innymi zaproponowano mu stanowisko kierownika handlu z Republiki Federalnej Niemiec w firmie De Grota, mającej siedzibę w Holandii. Wspomina też o propozycji wyjazdu, którą złożył mu szef firmy Werkow o nazwisku Dąbrowski. Kulczyk uzależnił wyjazd od otrzymanych od SB zadań i akceptacji wyjazdu przez komunistyczną służbę. Postanowiono, że Kulczyk będzie szkolony na bieżąco podczas spotkań. Notatka z werbunku kończy się: w stosunkach służbowych będę posługiwał się pseudonimem Paweł. Tajnemu sprawcowi Paweł nadano numer rejestracyjny 702/61. Pojawia się też numer 1762/62. W aktach osobowych jest zobowiązanie napisane pismem odręcznym z 1961 roku z 19 sierpnia. Kulczyk zobowiązuje się w nim do zachowania ścisłej tajemnicy łączności utrzymywanej z organami bezpieczeństwa w Polsce. Pomysł, jak wykorzystać możliwości Henryka Kulczyka
pojawił się szybko. Już 12 października 1961 roku major Jan Michałowski, naczelnik Wydziału II Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej SB w Bydgoszczy, skierował do naczelnika Wydziału II Departamentu MSW wniosek o wykorzystanie TW Pawła do zadań na terenie RFN, przepraszam. Miał tam się dostać z Holandii. Kulczyk miał mieć załatwioną tak zwaną wizę wkładkową. Wszystko po to, żeby w paszporcie Pawła nie pozostawały ślady. Rozważano, aby pozwolić mu przyjąć propozycję współpracy z wrogim wywiadem. Miał też zbierać informacje i rozpracowywać Karola Loka, przedstawicieli Polonii w zagranicy, oraz przekazywać informacje istotne dla gospodarczych interesów PRL. W listopadzie 1961 roku Paweł otrzymał pierwsze instrukcje. Ich odbiór potwierdził własnoręcznym podpisem. Za wykonanie zadania Paweł otrzymał wynagrodzenie. Dokonał również zakupu sprzętu technicznego w Niemczech na potrzeby SB, magnetofonów. SB odwdzięczyła mu się także, pomagając przy załatwieniu formalności związanych z paszportami, a także zapewniając święty spokój od innych organów władz PRL. Czytając teczkę TW Pawła, można dojść do wniosku, że nie był łatwym do prowadzenia tajnym współpracownikiem. Jego działalność budziła wątpliwości oficerów prowadzących, stąd też na różnych szczeblach toczył się spór o przyszłość i charakter współpracy Kulczyka z SB. PRL-owskie służby interesowały się przede wszystkim, dlaczego Henryk Kulczyk, chociaż sam zachowywał się niefrasobliwie i się sam dekonspirował, nie znalazł się w kręgu zainteresowania zachodniemieckiego kontrwywiadu. Sam Kulczyk co prawda opowiadał, że jest przedmiotem zabiegów ze służb RFN, ale nie wiązało się z tym nic konkretnego. Dociskany przez oficerów SB wyjaśniał, że wyjątkowy parasol bezpieczeństwa zawdzięcza bogatej i wpływowej rodzinie w RFN. Wśród jego rodziny znajdował się dr Paul Lackę, sędzia sądu powiatowego i radca w Ministerstwie Sprawiedliwości. Profesor A. Lackę, działacz społeczny i partyjny w Bonn, a także ksiądz E. Lackę, proboszcz i radca biskupa. Szybko zaczęto przyglądać się działalności gospodarczej TW Pawła. Jeszcze 24 sierpnia Wydział II Wojewódzkiej Komendy Milicji Obywatelskiej w Zielonej Górze otrzymał informację, że Paweł zajmuje się przemytem grzybów z Polski do Berlina Zachodniego. Jeden z raportów brzmiał: od 2 lat na terenie Rzepina przebywał w okresie eksportu runa leśnego, pozostając na kontakcie waszego wydziału TW Paweł. Utrzymuje ścisłe kontakty z obywatelami NRF. Umożliwia im zapoznawanie szeregu osób. Jego wydatki sięgają kilkuset złotych jednorazowo w różnych lokalach. Kierowcy firmy Schulza z Berlina Zachodniego przywożą mu systematyczne paczki o bliżej nieznanej zawartości. Na przełomie sierpnia i września 1964 roku Komenda Milicji Obywatelskiej napisała w sprawie Henryka Kulczyka do naczelnika Wydziału II SB w Bydgoszczy. Powodem był donos TW Janka. Wynikało z niego, że Kulczyk planuje budowę willi z basenem obok poligonu wojskowego, tranzystorowej linii kolejowej przy drodze biegnącej do przejścia granicznego. Bezpieka Zielonej Góry chciała, aby koledzy, którzy mają Henryka Kulczyka na stanie, wyjaśnili, o co mu chodzi. Pojawiły się też inne donosy i anonimy. Jeden z nich z 20 października 1969 roku podaje, że Kulczyk jest zdekonspirowany. O jego współpracy z SB ma wiedzieć magister W z Bydgoszczy. Anonim sugeruje, że funkcjonariusze SB w Bydgoszczy czerpią ze stosunków z nim korzyści materialne. Bydgoskie SB wyjaśnia sprawę, ale nie potwierdza doniesień z Zielonej Góry. Po ponad dekadzie współpracy oficerowie SB nabrali przekonania, że Henryk Kulczyk nie jest wobec nich szczery. 7 lutego 1973 roku w Berlinie doszło do spotkania. Brał w nim udział Paweł, czyli właśnie Henryk Kulczyk, i rezydenci wywiadu PRL-u. Rozmowa miała charakter dyscyplinujący Henryka Kulczyka, który wyraźnie zaczął wykorzystywać fakt współpracy z SB do własnych celów. Przełożeni zarzucili mu, że informacje, które przekazuje, mają niską wartość. Rezydent PRL-owskiego wywiadu wskazał Kulczykowi na jego korzystną sytuację bytową, która powstała i istnieje z tytułu zadeklarowania przez niego współpracy z nami, to jest służbami PRL, a także ta współpraca niestety nie daje oczekiwanych rezultatów. Według notatki Kulczyk był przejęty rozmową. Miał przekonywać, że informacje, które przekazywał, były cenne oraz że był i jest lojalny. Miał być dotknięty brakiem zaufania ze strony komunistycznych władz.
To wówczas tłumaczył się, powołując na wpływy swojego kuzyna sędziego z niskiego zainteresowania zachodnio-niemieckiego kontrwywiadu i jego osobą. Kulczykowi wyznaczono swoisty program naprawczy, który polegał na zadaniach, które on sam nakreślił jako leżące w zakresie jego możliwości. Na spotkaniu padła również groźba pod adresem TW Pawła, że jeżeli w dalszym ciągu brak będzie oczekiwanych rezultatów jego współpracy, będzie musiał liczyć się z powrotem do kraju i dłuższej nie będziemy tolerowali stanu, jaki istnieje na dzień dzisiejszy. Wówczas postanowiono także wrócić do weryfikowania zarzuconych mu kilkanaście lat wcześniej informacji, że Henryk Kulczyk współpracuje z zachodnio-niemieckimi służbami specjalnymi. W tym celu założono sprawę operacyjnego sprawdzenia Antyk. Zaczęto badać jego działalność wśród organizacji polonijnych. W aktach sprawy można znaleźć m.in. gratulacje od pierwszego sekretarza misji wojskowej w Berlinie na 50. urodziny dla Henryka Kulczyka. Ponad 2 lata po dyscyplinującej rozmowie. Najwidoczniej TW Paweł naprawił się w stopniu pozwalającym mu na złożenie gratulacji za kilkunastoletnią pracę na obczyźnie i wkład w rozwój wymiany handlowej i współpracę z macierzą. Henryk Kulczyk wiedział też, jak poprawić swój wizerunek w centrali. Przekazywał datki na cele publiczne. Jednym z nich 2000 marek zachodnio-niemieckich. No wtedy były też tutaj, przypomnę młodszym czytelnikom, marki NRD-owskie, znacznie mniej warte. Przekazanych 30 września 1976 roku na budowę szpitala pomnika Centrum Zdrowia Dziecka. Akta SB dotyczące Henryka Kulczyka zakończyły się analizą datowaną na 8 listopada 1989 roku. Przywołano w niej wątpliwości co do pracy TW Pawła. Najciekawsze są jednak wnioski. Okazuje się, że przez blisko 27 lat współpracy TW Paweł, z czego 15 przypada na okres po rozmowie dyscyplinującej, na której zagrożono mu powrotem do kraju w przypadku braku poprawy, nie przekazał żadnych istotnych informacji operacyjnych. Służby PRL nie potrafiły udowodnić mu żadnych związków z zachodnio-niemieckimi służbami. Zachowanie Kulczyka w kontaktach ze służbami PRL wskazywał na lekceważenie zasad konspiracji, mimo to zachodnie służby niewiele robiły sobie z działalności wywiadowczej Kulczyka. Dużo ciekawiej prezentują się akta SB w kontekście publicznych wystąpień i działalności Kulczyków ojca i syna w PRL-u. W sierpniu 1984 roku miesięcznik Interpol.com, pismo zrzeszające firmy polonijne, czyli zakładane przy udziale kapitału zagranicznego, taki hit schyłku transformacji PRL-u w gospodarkę rynkową, zaprezentowało sylwetki Henryka i Jana Kulczyków. Obaj przedstawili się w kontekście jako zwolennicy odpowiedzialnej gospodarki. Obaj, ojciec i syn, są nieprzyjaznymi wrogami tych wszystkich, którzy przyszli do ruchu jedynie po to, by wykorzystując go jako tarczę, robić szybko i bez skrupułów wielkie pieniądze, pisał miesięcznik. I cytat, który po latach zrobił furorę. Wolę wyjadać łyżką przez całe życie, aniżeli chochlą przez cały tydzień, mówił młody Kulczyk, potępiając przy okazji wszystkich tych, którzy ciągną jak ćmy do światła zawsze i wszędzie tam, gdzie są pieniądze. Działania tych ludzi, hochsztaplerskie, częstokroć stojące na pograniczu zgodności z prawem, jak też ich sposób bycia i życia wywołują fatalne reperkusje w społeczeństwie. Dlatego jako prawnik widzę je jako szczególnie wyraziste i staram się piętnować te szkodliwe zjawiska. Trzeba przyznać, że łyżka doktora Jana Kulczyka okazała się w III RP wyjątkowo duża i praktycznie zawsze jadał nią przy państwowym stole. Teraz właśnie rodzinnym imperium zarządzają dzieci Jana, Dominika i Sebastian. Tomku, więc tutaj tytułem wstępu, trochę przydługiego, drodzy Państwo. Ten tekst wraz z dokumentami, taką kluczową informacją jest informacja o tym, że oficerem prowadzącym był major, późniejszy generał Waldemar Pożoga. Człowiek, który był szefem całej służby bezpieczeństwa przez 8 ostatnich lat transformacji. Jeszcze jest jedna ciekawa teczka w Instytucie Pamięci Narodowej. To jest teczka Claude dotycząca Jana Kulczyka, gdzie przygotowywano go do werbunku. Do tego werbunku jednak nie doszło, ponieważ próbę zablokował wtedy wiceszef wywiadu, później wywiadu, generał Henryk Jasik.
Kulczyk wszedł w lata 90., mając nie tylko pieniądze, które ojciec zarobił dzięki tej, no, prawie jak to tam, ponad 27-letniej współpracy ze służbami PRL-owskimi, które dały mu kryszę. Tutaj też jest bardzo ciekawe to, że na koniec Tomku oceniono, że jego współpraca przez te ponad 27 lat była niezadowalająca. No, w zasadzie nie wiadomo, dlaczego go w takim razie trzymano. Natomiast co jest, ja tylko jeszcze podaję, co jest śmieszne, jak przeczytacie Państwo wszystkie opowieści rodziny Kulczyków, to właśnie tam jest, tam mnie bardzo śmieszy ta właśnie historia, czy z tym runem leśnym, bo ja słyszałem osobiście z ust Kulczyka, że ojciec miał trzy firmy, które mu znacjonalizowano i właśnie mu przechodziło, i że jedna z tych firm zajmowała się handlem runem. No, tam się okazuje, że żadnej firmy nie było, było tylko po prostu zwyczajna kontrabanda przez granicę za gotówkę, z wykorzystaniem parasola służb PRL-owskich, które no, z racji tego, że to był tajny współpracownik, nie zamykały go tak jak wszystkich innych. No, jak odpowiem, teraz już oddaję Ci głos jako specjaliście od tego typu ludzi. No, szanowni Państwo, tutaj wyraźnie widzimy, że pan Henryk Kulczyk był bardzo cennym i pożądanym nabytkiem dla wywiadu. I tutaj rzeczywiście te informacje i ten plan dotyczący tego, żeby kontrwywiad niemiecki zainteresował się panem Henrykiem Kulczykiem, no, były bardzo, bardzo trafne. Niewątpliwie z tego wynika, że kontrwywiad niemiecki zainteresował się. Natomiast widać było, że kontrwywiad niemiecki przez pewien czas słabo prowadził pana Henryka Kulczyka, który ewidentnie miał taką niezwykle ciekawą sytuację. To znaczy został zadaniowany, żeby ten kontrwywiad niemiecki dezinformować. Szanowni Państwo, no to jest tutaj to rzeczywiście te gry operacyjne musieli prowadzić naprawdę bardzo doświadczeni oficerowie. No i takim niewątpliwie był pan generał Pożoga. Tutaj po prostu trzeba było zważyć, bo zważyć to, czy więcej z tego jest urobku dla nas, czy więcej z tego jest urobku dla Niemiec. I chcę być taki naprawdę bardzo obiektywny i wynika z tego, że skoro te 27 lat wśród naprawdę dobrych specjalistów funkcjonował pan Henryk Kulczyk, to jednak dla nas musiał być jakiś urobek. Musiał być jakiś urobek, no chociażby ze zdobywania środków. Jednak zdobywanie środków było niezwykle ważne. Ja tutaj podam Państwu taki przykład, który próbowano później w PRL-u wypalać takim żelazem rozżarzonym do białości. Mówię o braciach Janoszach i o różnych aferach, o aferze Zalew, o aferze Żelazo, o aferze Bursztynowej. Tutaj rzeczywiście zobaczono te afery bardzo tak pryncypialnie między innymi no, tropił Pożoga. Trzeba przyznać, że to robił. I tutaj to już była zupełnie inna półka tych działań, no bo Janoszowie to byli cyngle. Janoszowie działali w ten sposób, że nawet mieli tam dokonywać różnych egzekucji dla wywiadu, no, tworzyli różne grupy przestępcze, napadali, robili różne przestępstwa polegające na okradaniu jubilerów, na podpuszczaniu tych jubilerów, żeby przekazywali im precjoza, złoto, pieniądze. Także było oszustwa, był bandytyzm, były różne rzeczy. Nawet było zlecenie do zabójstwa Adama Michnika, która była tak zwana operacja truteń. Tutaj próbowano to zrobić. To tutaj, jeżeli chodzi o pana Henryka Kulczyka, to już była inna półka, to już było co innego. To już nie był bandytyzm, tutaj to było rzeczywiście
Podobnie jak funkcjonowali Rosjanie, gdzie lokowali swoich nielegałów w różnym biznesie na Zachodzie. Z tym, że to w szczególności te korzenie i ci ludzie z rodziny będący rodowitymi Niemcami na takich wysokich stanowiskach, tutaj były niewątpliwie bardzo ważnymi atutami. Także ja bym tego nie deprecjonował, chociaż niektórzy oficerowie tutaj, te meldunki, które są, być może celowo, dla mnie to wygląda na niepełną kartotekę. Tak, to w ogóle to widać, to w ogóle widać po tak. To w ogóle widać, że są duże braki. Natomiast... Ktoś tutaj, powiem sobie tak po prostu, ja odnoszę takie wrażenie, no mogę się mylić, możecie Państwo mieć inne, że ktoś tutaj chciał bardzo pomóc panu Henrykowi Kulczykowi, robiąc z niego drugiego Kuklińskiego w tamtym czasie dla już przyszłych, bo tutaj jednak ci ludzie mieli wizję tego, co będzie, no nie ukrywajmy, że Pożoga poustalał tutaj... Dużo. No był jednym z ludzi, którzy rozgrywali transformację. W jaki sposób odbędzie się transformacja? Jedna ważna informacja, którą zresztą wrzuciłeś sam przed programem. Kluczowe dla tej kasy, którą Kulczyk zarabiał, jest pierwszy przetarg, gdzie zarobił wielkie pieniądze, 1991 rok. Jedna z firm Kulczyka zostaje przedstawicielem Volkswagena w Polsce i podpisuje kontrakt z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych na dostawę ponad 3000 aut dla Policji i Urzędu Ochrony Państwa, czyli poprzednika Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu. Kontrakt był wart, od razu mówię, bo wtedy były stare złote, 150 milionów nowych złotych. MSW zrobiło to w takim trybie, żeby nie musieć robić przetargu. I był to po prostu wybór ministra spraw wewnętrznych, który po prostu zdecydował się na to. Tutaj na pewno odegrały swoje kontakty Kulczyka, które już miał z ówczesnym też wiceszefem, właśnie wspomnianym generałem Henrykiem Jasikiem, także innymi kontaktami. Ja przypomnę, że on miał przez lata, do momentu słynnej kłótni, gdzieś tam się pojawiło, że to ponoć poszło o $1 milion gdzieś, aczkolwiek wydaje mi się, że to nie były aż tak drobne kwoty. Chodziło o kłótni między Janem Kulczykiem a generałem Gromosławem Czempińskim, który w 1990, znaczy w latach 90. był bardzo ważną szefą, nawet przez moment był szefem wszystkich służb. Zresztą do dzisiaj pozostaje postacią, niezależnie od tego, kto rządzi, niesamowicie wpływową. To jest ten właśnie taki moment. Kolejna rzecz właśnie, która pokazuje, że bez tej 27-letniej współpracy z bezpieką Henryka Kulczyka, bez wprowadzenia syna w krąg służb specjalnych, mnie osobiście Jan Kulczyk zapewniał, kiedy pisałem teksty o jego kontaktach z Rosjanami, że on każdorazowo po takich podejrzanych kontaktach idzie i składa meldunki wywiadowi, że to wszystko się dzieje, że ja nie mam pełnej wiedzy i to wszystko się dzieje za wiedzą i z polskich służb, które korzystają informacyjnie na tym. Taki był jego komentarz do tekstu bardzo ostrego, bo Jan Kulczyk w przeciwieństwie do swoich dzieci, jak nawet dostawał bardzo mocne razy, wystarczy spojrzeć i poczytać takie teksty jak System Kwaśniewskiego w tygodniku Wprost, które napisałem w 2004 roku, albo Glejt od pierwszego, który napisałem w 2005 roku o tym, że Jan Kulczyk otrzymał pełnomocnictwo do sprzedaży całych polskich rafinerii Rosji, że oferował to generałowi KGB takie swoje pełnomocnictwo. No, wersja Kulczyka była taka, że była to jakaś gra polskich służb, gdzie on po prostu wypełniał rolę patriotyczną. Natomiast to tak tytułem właśnie też
Ja się śmiałem zawsze, że ten pozew, który mi złożył, zawsze mówiłem, jest koronnym dowodem nieprawdziwości sugestii ABW, jakoby Kulczyk żył, ponieważ stary doktor był po prostu za mądry na procesowanie się z dziennikarzami. Zawsze starał się po prostu dogadywać, a nie się tłuc. Natomiast tutaj chodzi mi o taki nimb. Ja też potem do tego wrócę, drodzy Państwo, bo jak pamiętacie, PiS wygrywał wybory pod hasłem rozliczenia i policzenia się z oligarchami. Drodzy Państwo, rządzą już 7 lat, a sprawa prywatyzacji Ciechu, skądinąd, bardzo dobrze udokumentowano tam wiele nieprawidłowości. Postawiono zarzuty w 2018 roku. Ja przypomnę, że te nieprawidłowości udokumentował jeszcze Krzysztof Kwiatkowski, czyli szef NIK-u, wybrany przez większość PO-PSL. Te nieprawidłowości polegały na zaniżonej wycenie Ciechów. Tam dokonano wtedy zatrzymań. Notabene tutaj jest dosyć skandaliczna sprawa, że o planowanych działaniach CBA w tej sprawie w lutym 2018 roku poinformował na Twitterze Pięknie, jak zwykle, tak myślę, tak. Piotr, nasz były kolega Nisztow, czyli współpracownik CBA, dokładnie osoba udzielająca pomocy. Znaczy, Janku, jak już tutaj mówimy, oczywiście tego tematu nie poruszymy, bo nie możemy krzywdzić ludzi. Piotr powinien sobie przypomnieć, co mówił, na to są świadkowie, odnośnie relacji Jana Kulczyka z generałem Jasikiem. I to Piotr pamięta, co mówił, bo nie będziemy tego tematu poruszać i niewątpliwie Mówimy o rzeczach, które on po prostu wykorzystywał. Natomiast wygodę. wracając, drodzy Państwo, do tej właśnie sytuacji, dlaczego to stanęło? A między innymi dlatego, drodzy Państwo, że bankiem, który zasponsorował tą historię, jest bank BZWBK. Czyli tą całą transakcję, którym kierował w tamtym czasie Mateusz Morawiecki, dzisiaj Santander Bank. I ja wiem o tym, ponieważ rozmawiałem z przedstawicielami Kulczyk Holding, którzy spodziewali się ataku w 2016 roku, nawet wcześniej, w 2015, po wyborach spodziewali się ataku i ich strategią obrony, uwaga, było, że jak dojdzie do tego ataku, to się ustawiają przy Mateuszu Morawieckim i mówią: my i Mateusz na pewno nie złamaliśmy prawa. I to była ich strategia obrony, że stajemy obok Mateusza. Oni mi o tym mówili, ponieważ byli zainteresowani, czy jako dziennikarz jestem zainteresowany opowiedzieć tą historię właśnie w kontekście Mateusz Morawiecki i Sebastian Kulczyk, jako razem w jednym stali domu, razem prowadzili tą transakcję. Taki był ich plan obrony i ataku. Ja powiedzieć teraz Zwróć jedną rzecz. uwagę, że PiS przyjechał, dokonał zatrzymań, tam w żadnym wypadku nie klepnięto aresztu i od 4 lat w tych sprawach się nie dzieje nic. Natomiast tam, drodzy Państwo, to nie jest tutaj w tym wypadku, jak wracamy do tamtej sprawy, jest stosunkowo mocne były przesłanki, które podała Najwyższa Izba Kontroli. Otóż akcje kupiono przy wezwaniu za 31 zł za sztukę, podczas gdy oceniano, że były warte 42 zł, a rok po transakcji cena osiągnęła 76 akcji za sztukę. I teraz, drodzy Państwo, podczas podsłuchanej rozmowy kelnerów Jana Kulczyka z biznesmenem związanym z Platformą Obywatelską, Piotrem Wawrzynowiczem, który był wówczas wiązany prywatnie z córką doktora, wspomnianą Dominiką, pojawił się wątek negocjacji z branżowymi biznesmenami, aby nie próbowali zarabiać na prywatyzacji Ciechu. Kulczyk miał zapewnić sobie, że w grze o władzę w Ciech nie wezmą udziału czeski miliarder Zdenek Bakal i rodzimi biznesmeni Zbigniew Jakubas i Michał Sołowow. Kulczyk z dumą podkreślał,
na tej taśmie, że najbogatszy z całej trójki miliarder Sołowów zapewnił go, że nigdy nie wystąpi przeciwko niemu. Tego typu działania na giełdzie, na rynku kapitałowym, to stąpanie po bardzo cienkiej linii, bo Kulczyk naraził się na zarzut manipulowania kursem. To jest nielegalne, gdy różni sprzedawcy umawiają się, że będą prowadzić wspólną politykę cenową. To jest zmowa. Tak również niedopuszczalne jest zapewnienie sobie, aby główni gracze na rynku powstrzymywali się od zakupu akcji, aby w ten sposób wpłynąć na zaniżenie ich wartości. Na tej transakcji sprzedaży Ciechu nie zostawiła właśnie suchej nitki Najwyższa Izba Kontroli. Zarzuciła ona urzędnikom Skarbu Państwa nie tylko brak dbałości, aby uzyskać cenę akcji odpowiadającą realnej wartości firmy, ale również nieuwzględnienie wyceny oddania kontroli na spółku. I NIK zauważył wówczas konflikt interesów. Doradcą skarbu była bowiem firma ING Securities SA, należąca do tego samego holdingu, w skład którego wchodziło OFE ING Udziałowiec, 8,65% akcji Ciechu. I tutaj smaczek. OFE ING nie dość, że nie sprzedało swoich akcji Kulczykowi, to wręcz dokupiło kolejne, podnosząc swój stan posiadania do 9,48. Czyli publiczne postawienie tezy prześledczych, że za niefrasobliwością przy prywatyzacji Ciechu stała korupcja, mogło postawić po tak naprawdę pod hasłem, pod znakiem zapytania całą transakcję, dlatego że Skarb Państwa powinien rozważyć wówczas, dlaczego nie złożyć przynajmniej pozwu, jeżeli nawet nie unieważnić umowy, to przynajmniej pozwu o dopłatę różnicy. I znowu zwrócę Państwu uwagę na hasła takie walki ze złodziejskimi prywatyzacjami, które miał na sztandarach PiS. I znowu na osobę Mateusza Morawieckiego, do którego chcieli się przytulać Kulczykowie. I Janku, chciałbym powiedzieć o motywacji, jaka nam przyświeca, bo żeśmy rozmawiali teraz w szczególności. O ile jeszcze do 2015 roku, szanowni państwo, tutaj u nas funkcjonowały tak zwane bezpieczniki, to znaczy były normalne sądy, funkcjonowały służby specjalne lepiej, gorzej, ale funkcjonowały. Prokuratura nie była zależna w takim stopniu, w jakim jest teraz. W zasadzie trzeba było powiedzieć. Tak naprawdę, powiedzmy sobie otwarcie, prokuratura dzięki decyzji Donalda Tuska, niekoniecznie mądrej, dlaczego powiem później, no była niezależna od polityków. To znaczy, to było świetnie widoczne w 2014 roku, kiedy politycy Platformy pożałowali tego, że dali tą niezależność prokuraturze, dlatego że kiedy doszło do śledztwa w sprawie afery taśmowej, to okazało się, że prokuratorzy, którzy prowadzili to śledztwo, po prostu nie chcieli widzieć pewnych wątków. Nie chcieli dostrzegać wątku rosyjskiego, nie chcieli dostrzegać wątków polityków PiS w tej sprawie, nie chcieli zresztą dostrzegać wątku bardzo dziwnych zachowań wielu graczy w tej. Funkcjonariuszy służb specjalnych. I współpracowników. Tak. Szanowni Państwo, dlatego, tak jak wcześniej wspomniałem, w tej chwili jest bardzo poważna obawa, że rośnie w Polsce taka kasta, prawdziwa kasta, jaka wytworzyła się w Rosji. Tacy sami oligarchowie, którzy są panami życia i śmierci, są bezkarni, są tylko zależni od jednego cara, czyli w tym przypadku Putina, no a u nas od Kaczyńskiego. Kaczyński mówił już wcześniej, że on teraz na razie nie dokonuje prywatyzacji, znaczy, że oni nie robią, ale uważa, że ta prywatyzacja jest Polsce potrzebna, ale musi wykształcić się dopiero ta nowa kasta nowych, że tak powiem, już właścicieli i ludzi, którzy dorobili się wielkich pieniędzy. Oczywiście ci ludzie, wiadomo którzy, on tutaj miał na myśli Daniela Obajtka i innych, którzy mają zostać takimi oligarchami. To, że my mówimy tutaj w tej chwili o
panu Janie Kulczyku, panu Henryku Kulczyku, o pani Dominice Kulczyk, o panu Sebastianie, to nie chodzi o to, żebyśmy tych ludzi oskarżali, natomiast dajemy państwu taką przestrogę. Nie zgadzajmy się na to, żeby było jak kiedyś, bo przez pewien czas mówiono, że polską rząd, w zasadzie w Polsce my płacimy nasze pieniądze za usługi dwóm ludziom, albo panu Kulczykowi, albo panu Solorzowi. To nie było w pewnym stopniu przesadzone. I szanowni państwo, teraz jak widzimy ten cały program atomowy, te awantury i na przykład te działania pana premiera Sasina, który ewidentnie na przykład wspomaga pana Solorza. Jeżeli chodzi o państwa Kulczyków, no to tutaj oni nie są na wygranej pozycji, trzeba powiedzieć otwarcie, walczono z nimi i teraz już to ucichło, ale z nimi walczono i chciano im wręcz porobić bardzo dużo problemów. Między innymi chodziło o odebranie im autostrad, tak. Ja mam wrażenie, że to było zaproszenie do negocjacji. Ja zwracam uwagę, że to tak. No, to uspokoiło, na razie nie widzę. Chciałem powiedzieć, że te mocne wypowiedzi Dominiki Kulczyk przeciwko PiS-owi i to wszystko, ta jakaś próba też kreowania ich na wrogów, to ucichło w ostatnich latach, właśnie jakby zawarto jakieś ciche tutaj porozumienie. W każdym razie na pewno PiS, to od razu, drodzy państwo, no, jest mocny raport Najwyższej Izby Kontroli, jest sprawa prywatyzacji Ciechu. Ewidentnie prywatyzacja, w której są bardzo duże problemy i znowu bardzo zadziwiająca bierność PiS-u, bierność Ziobry, którzy oni opowiadają o tych wielkich aferach Platformy Obywatelskiej, ale jak przychodzi co do czego, to niczego nie potrafią udowodnić. A w tym wypadku, ja jeszcze raz powtórzę, transakcję, która no, spotkała się z taką, a inną recenzją prokuratury w 2018 roku, tak naprawdę finansował bank Mateusza Morawieckiego. I jeszcze raz mówię, przedstawiciele, właśnie ludzie pracujący dla Kulczyka, uzgadniali i mówili mi, że ich taktyką obronną w tym konflikcie, którego się spodziewali, że może nastąpić, będzie stanie jak najbliżej Mateusza i do przytulanie się do Mateusza Morawieckiego. Tutaj jest tak, drodzy państwo, że Kulczyki po prostu dostały w jakiś sposób tutaj, udało im się uniknąć bycia, no zresztą tak naprawdę PiS poza Leszkiem Czarneckim, który, ja tylko przypomnę, że no, jeden z najbogatszych Polaków, Leszek Czarnecki, no został bardzo mocno potraktowany przez PiS, no bo Ryszarda Krause jednak też. Tak, ale poczekaj, ale tu mamy sytuację taką, w której biznesmen przeszedł i pokazał, jak jeden z najwyższych urzędników państwowych w Polsce odpowiedzialny za finanse, szef Komisji Nadzoru Finansowego, zażądał od niego gigantycznej łapówki. Efekt jest taki, że Czarnecki został de facto wywłaszczony. Koleś, który dostał wtedy zarzuty, stracił stanowisko, ale w areszcie przesiedział 2 miesiące. Też bardzo charakterystyczne. No, chyba do niego jechało tak długo, żeby zdążył pochować dokumenty. Żeby zdążył posprzątać ten... W rozmowie pada wyraźnie nazwisko prezesa Narodowego Banku Polskiego. Pan H. Powołuje się na to, że to wszystko uzgodnione z prezesem Narodowego Banku Polskiego. W innych państwach to tutaj posypałyby się dymisje, byłoby śledztwo prokuratorskie, u nas nic. Więcej, no, wyjechał pan Czarnecki, spotkał się z takim już w tej chwili mocno przechodzącym opozycją. Do opozycji, czyli z panem Hoffmanem,
I No pan Hoffman. i poszła tylko część taśmy, no bo. Pan Hoffman wyraźnie powiedział, w jaki sposób jest tutaj recepta, żeby uleczyć to wszystko i do kogo tutaj trzeba Nie, to pójść. powiedział wprost, że należy zatrudnić. Który jest odpowiedzialny w tej chwili, znaczy, który bardzo pomagał w tym, żeby węgierski MOL kupił część Ale Lotosu. dodajmy Tomku jedną rzecz, że Hoffman wprost powiedział Czarneckiemu, że należy zatrudnić bardzo bliskiego przyjaciela, brata Zbigniewa Ziobry, Witolda Ziobry, Michała Krupińskiego, który został tam w ramach jakichś tam partyjnych rozgrywek wewnątrz pisowskich usuniętych z PKO S.A. i że zatrudnienie jego rozwiąże tutaj problem. Lekarstwem, to będzie już koniec problemu. Ale w każdym razie wracając właśnie do początków biznesu, więc nie jest tak, jak próbował przekonywać Jan Kulczyk, bo tak już podsumowując tej całą historię, że ich fortuna wzięła się po prostu z przedsiębiorczości i ze zmagań z komuną. Ich fortuna wzięła się stąd, że się z komuną i ze służbami przede wszystkim komunistycznej Polski dogadali. 27 lat współpracy, z czego człowiekiem, który ją inicjował, był człowiek, który odgrywał rolę kluczową w polskiej transformacji ustrojowej, Waldemar Pożoga. Drodzy Państwo, to jest naprawdę niesamowity kontakt. Koleś, który przez 8 ostatnich lat, 81-89, zarządzał całą służbą bezpieczeństwa, w tym wywiadem i kontrwywiadem. Wywiad lubi się nazywać, że to jest wywiad i że tego nie wolno nazwać służbą bezpieczeństwa. Tak naprawdę to była służba bezpieczeństwa, to wywiad był po prostu pierwszy departament SB. I oni lubią zapominać o tym, oni lubią się odróżniać, ale tak naprawdę to było jedno i to samo, no tylko że w wywiadzie były znacznie lepsze kadry. I nie no, kadry się polski wywiad był zaliczany do światowej czołówki. To jest, nawet Andrzej Gąsiorowski mówił mi w wywiadzie, że polski wywiad był zaliczany do czterech najlepszych wtedy wywiadów świata. No więc szef tego, powiedzmy sobie, wywiadu, jednego z najlepszych wywiadów świata, umówmy się, środki dla budżetu PRL-u. Że transformacja ustrojowa go nie zaskoczyła, drodzy Państwo. Nie. Przygotowano wielu operatorów, którzy później wzięli udział. Jest charakterystyczne, że na wstrzymaniu operacji werbunkowej Jana Kulczyka widnieje podpis generała Henryka Jasika. Szanowni Państwo, trochę było nietypowo. Dajcie nam znać w komentarzach, czy ta chwilowa zmiana tematu z naszego ukochanego. Jak widać, się potrafimy być wszechstronni. Znaczy, Janku, chodzi po prostu o to, że nie chodzi tylko o poczekaj, bo chciałem włączyć zmianę ludzi, tych, którzy będą w Sejmie, którzy będą zarządzać, którzy utworzą rząd. W tej chwili powinniśmy już zrozumieć, że to powinno być takie katarzis. Powinno zupełnie inaczej w Polsce zacząć funkcjonować stosunki biznes i państwo. Powinno się to opierać na tym zdrowym stylu amerykańskim, czy takim, jaki jest w Europie Zachodniej. Tutaj powinna być duża kontrola rzeczywiście Przede wszystkim społeczna i przede wszystkim jawna. Jawna. Absolutnie jesteśmy ostatni, którzy by odbierali to, że ludzie, którzy są zdolni, którzy rzeczywiście potrafią stworzyć jakieś świetne biznesy, żeby nie byli za to nagradzani. Ale to nie jest tak, że osiągają specjalne preferencje i tylko ale dlatego robią ten biznes. Jakim trzeba być zdolnym, żeby, wiesz, no bo powiem tak, zbudować spółkę od zera, stworzyć coś od zera i zarabiasz na sprzedaży produktów, na przykład jak Steve Jobs zrobił Apple albo
Bill Gates Microsoftu jest zupełnie czym innym. Zbankrutować wiesz, na kopalni złota, jeżeli ale wiadomo, nie, że niż na przykład niż... wróżę, tam masz maszyny i dostaje nie, niż na śródlądowisko. przykład, słuchaj, kupować tak jak na przykład. Chyba, że to by był PiS, no to może, oni mają szansę. Potem, drodzy Państwo, jeżeli Wam ten materiał, bo Tomek mi nie pozwolił dokończyć, się podobał, napiszcie mi w komentarzach, to poszerzymy wiedzę. Drodzy Państwo, jak widać, jak mówię, że jak widać, możemy nie być monotematyczni, bo się wszyscy Państwo martwicie, co my będziemy robić, jak PiSu nie będzie. Jak widzicie, mamy dużo tematów i czasami tematy się same o nas upominają, żebyśmy się nimi zajęli. Przychodzą i proszą. No to, drodzy Państwo, czy kim my jesteśmy, żeby odmawiać? Szanowni Państwo, tak jeszcze chcę coś powiedzieć. Nie, już nie, już nie. Po prostu będziemy zawsze pokazywali patologię każdej władzy. To zawsze. Wystarczy, drodzy Państwo, żeby przeczytać, co ja pisałem przez 25 lat, bo jak mnie tam wszyscy próbują recenzować, to ja się śmieję. Jak na przykład redaktor Tomasz Piątek, bo tam Państwo mi tam pytacie, dlaczego nie odpowiadam na złośliwości, bo ja akurat doceniam nie całą pracę redaktora Piątka, ale powiedzmy sobie jej znaczną część. Natomiast mnie śmieszy, bo ja, mimo że jestem młodszy, to ja swoje pierwsze teksty o wpływach rosyjskich w polskiej gospodarce pisałem tak na początku XXI wieku. Ale to taka dygresja. Ty byłeś w Rosji, funkcjonowałeś, znałeś tych wszystkich ludzi, no wiesz, no ja... Poczekaj, bo chciałem polecić. Historię na weekend, to jest magazyn, którego jestem wydawcą i jednym z autorów. I w tym numerze, drodzy Państwo, koniec mitu Piłsudskiego. Nadchodzi 11 listopada, a z tego tekstu się dowiecie, dlaczego to jest święto, które wcale nie powinno być świętem niepodległości, ponieważ z niepodległością nie ma nic wspólnego. Polska ogłosiła niepodległość 7 października 1918 roku, wtedy Rada Regencyjna ogłosiła niepodległość. Niepodległość była odzyskiwana systematycznie przez poprzedni rok. Polska w tym momencie miała własnych urzędników, własną armię i naprawdę była przygotowana do bycia niepodległym państwem. To się nie wzięło z dnia na dzień, drodzy Państwo. To był proces, który trwał 2 lata. A Józef Piłsudski przyjechał na gotowe. Dlaczego dostał władzę? Dlatego, że był autentycznie popularny i groziła rewolta. A dlaczego go Niemcy wypuścili z aresztu? Ponieważ był agentem austriackich służb o pseudonimie Stefan II i liczyli, że spełni taką rolę, jaką spełnił Lenin w 1918 roku, w 17, przepraszam, w Rosji. Czyli krótko mówiąc, doprowadzi do wojny domowej. Po to zresztą też warunkiem wypuszczenia z aresztu Piłsudskiego było utworzenie przez jego towarzyszy rządu socjalistycznego po to, żeby zrobić dwuwładzę i przygotować wojnę domową. I tylko naprawdę mądrości ludzi, którzy siedzieli wtedy wówczas przy sterach władzy w Polsce, zawdzięczamy to, że do tej wojny nie doszło. A Piłsudski, no niestety, w końcu jemu się tutaj do tej dyktatury udało dojść. I w ciągu 13 lat jego ludzie zlikwidowali państwo polskie, które żeśmy z takim trudem odzyskali. I na kolejne państwo polskie czekaliśmy niepodległe 50 lat. I ta historia opowiedziana w takim kanale jak nasz też nie jest odpowiedziana bez przyczyny, dlatego że dziś Jarosław Kaczyński próbuje zrobić to, co zrobił w 1926 roku właśnie Piłsudski. Próbuje sięgnąć po władzę dyktatorską, władzę absolutną. To jest, drodzy Państwo, bardzo szkodliwe. Oprócz tego, drodzy Państwo, tu jest naprawdę dużo bardzo dobrych, wartościowych tekstów. Na przykład mamy tekst, materiał o najbogatszej kobiecie XVI wieku, Żydówce ze Stambułu, która, uwaga, pomagała islamizować Europę. Albo na przykład, drodzy Państwo, o haraczu, jaki zapłaciliśmy w 1989 roku. Też się nas przekonuje, drodzy Państwo, że Zachód nam podarował połowę długów. A prawda jest taka, że jakby dobrze popatrzeć na to, to dostaliśmy gorsze warunki spłaty kredytu po PRL-u niż Niemcy te posthitlerowskie, postnazistowskie w latach 50. Dostali oni większą
redukcję długu i uwaga, płacili ten dług tylko wtedy, kiedy mieli nadwyżki eksportowe. Myśmy mieli takich tego, to bardzo mocno pomogło wyuczyć i przyuczyć gospodarkę niemiecką do eksportu. I też to symulowało, dlatego że ci, którzy byli wierzycielami, aby coś dostać, musieli kupować niemieckie produkty. To taki system promocyjny. I potem te kwestie uzależnienia pomogły Niemcom stać się jednym z największych eksporterów na świecie. Szanowni Państwo, historię na weekend naprawdę polecamy. Oczywiście też polecamy naszą książkę. To już, drodzy Państwo, pytacie mnie, kiedy będzie e-book. Obiecuję, że w tym tygodniu też pojawi się e-book na stronie naszej hognot.pl, ale to muszę tylko, drodzy Państwo, się nad tym pochylić, więc mamy przygotowane to i w ciągu najbliższych paru dni odpalimy, bo do tej pory było tylko i wyłącznie w wydaniu papierowym, ale polecamy Kamiński. Ja chciałem jeszcze tylko, jeżeli mogę coś powiedzieć, bo tutaj ty mówiłeś o panu redaktorze Tomaszu Pionku. No niewątpliwie napisał bardzo dobrą książkę i panie redaktorze, tutaj słuchaliśmy tych pana rzeczy dotyczących pana opinii na temat tutaj między innymi Janka, ale ja panu powiem tak, panie redaktorze, niech pan zobaczy, Kaczyński w tej chwili już oskarża wszystkich. I pan się doczeka, że pana oskarży. Niech pan się nie złości, że pana nie oskarży jeszcze. Pana oskarży. Czy panu... Ozwie. Może... Tanku, tak jak mnie założą panu Pegasusa też. Także będzie dobrze. Niech pan się nie martwi. Kiedyś, pan kiedyś... Jest... Dobra. Tak. Tomku, wieści24.pl, tam zapraszamy. Na ten portal, który specjalnie dla państwa redagujemy i chcemy, drodzy państwo, abyście tam... Jak się z wami jakiś artykuł spodoba, to go udostępniali. Szczególnie polecamy listę ponad 800 afer. Dziękujemy i do zobaczenia.